Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Za dużo nas nie ma. Może pojedzie, zobaczymy. Dzisiaj jeszcze jest trening, zobaczymy. Zobaczymy co z Robertem. Tak, bo łapie go grypa. Już wczoraj nie trenował. Wraca Igor. No i to wszystko, bo nie ma za dużo. To jest ewidentne, to co pan mówi, że nie wygraliśmy. Tu widać jak na dłoni, tak mówią statystyki. I rzeczywiście to jest coś, co musimy poprawić, jeśli chcemy grać w górnej części tabeli, bo przy dobrych, nawet bardzo dobrych wynikach, można powiedzieć na własnym boisku, gdybyśmy jeszcze dodali do tego od czasu do czasu zwycięstwo na wyjeździe plus te remisy, które osiągamy, to by wystarczyło na to, żeby trzymać się w tej górnej części tabeli. To jest nasze zadanie na najbliższy czas, aby poprawić te wyniki na wyjazdach. Co zrobić? No, grać lepiej, być czasami bardziej wyrachowanym niż w meczach u siebie. Często w meczach u siebie trzeba brać odpowiedzialność za to, żeby strzelać, kreować sytuacje bramkowe. Nie zawsze można tak grać na wyjeździe, a często żeśmy tak próbowali grać otwartą piłkę, grać kombinacyjnie i często żeśmy drogo za to zapłacili. Natomiast były dobre mecze na wyjeździe, gdzie jednak nie potrafiliśmy wykorzystać naszej przewagi i nie wygraliśmy spotkania. Na pewno ten mecz z Wisłą Płock to najgorszy mecz na wyjeździe, ale z drugiej strony poprzez sytuację, jaka się stworzyła, no wiemy, że jesteśmy ostatnią drużyną i trzeba zrobić wszystko, żeby to pierwsze zwycięstwo przyszło. Tak, ma pan rację, że to był dziwny mecz. Koronie zaczęło wychodzić wszystko i później już kontrolowali przebieg tego spotkania, ale to nie zmienia mojej opinii na temat tego zespołu, w jaki sposób grają. A trzeba powiedzieć, że grają dobrze, nawet czasami bardzo dobrze, niezależnie od tego, gdzie grają, czy na własnym boisku, czy na wyjeździe. Być może takim słabszym meczem w ich wykonaniu, ale wygranym 2-0 z Wisłą Płock, to było to spotkanie, gdzie Wisła stworzyła sobie naprawdę dużo sytuacji. Natomiast i na wyjeździe pokazała Korona, że potrafi wygrać, czy w Pucharze Polski z Zagłębiem Lubin, czy też odrobić straty 3-1 z Górnikiem Zabrze i doprowadzić do remisu 3-3. W tej chwili Korona jest w bardzo dobrej formie. Na Koronę trzeba patrzeć tak, jakbyśmy grali z tymi tuzami naszej ligi i tak do tego spotkania podejść, bo wszystko im wychodzi, każdy z tych zawodników gra praktycznie na maksimum swoich możliwości. Cieszy ich ta gra, widać wyniki i w takiej sytuacji mentalnej, jeśli znajduje się dany zespół, jest trudny do pokonania i my musimy być po prostu przygotowani na to, że jedziemy do zespołu, który w tej chwili jest w bardzo dobrej formie. Podałoby tylko powiedzieć, oby tak było, jak pan mówi. Natomiast to są sytuacje z polskiej ligi, bo kto sobie wyobrażał, że Korona, która nie wygrała jeszcze spotkania na wyjeździe, gra z taką zranioną, wściekłą Lechią Gdańsk na wyjeździe i będzie taki wynik. Nasza liga, o czym zawsze podkreślam i mówię, że te różnice nie są zbyt duże, a te stany emocjonalne, w zależności w jakim dana drużyna się znajduje, powodują to, że jest po prostu trudną do pokonania. Nie spodziewałem się, bo chyba nikt się nie spodziewał, że Beniaminek, w tym przypadku Górnik Zabrze, tak wysoko będzie w lidze i będzie grał dobrą piłkę, bo przecież Górnik gra bardzo ofensywnie, strzela bardzo dużo bramek, też traci, ale suma summarum mu się to opłaca, bo jest wysoko w tabeli.
Korona również, bo przecież wiemy, co się działo w przerwie letniej. Nie wiadomo było, jak to wszystko będzie wyglądało i w miarę szybko to poukładali i funkcjonuje bardzo dobrze. Dla mnie też pozytywnym zaskoczeniem jest Sandecja Nowy Sącz, która pozabierała punkty wielu drużynom i jak na Beniaminka też sobie radzi bardzo, bardzo dobrze. Także rzeczywiście są to takie pozytywne niespodzianki, które wnoszą bardzo dużo kolorytu, bardzo dużo emocji w tej naszej lidze, dodają świeżości tej lidze. A propos, chcemy zagrać i zagramy podobnie jak było poprzednio, sparring w sobotę najprawdopodobniej, a później normalnie trenujemy, tak jak ten dostaną chłopaki po meczu z Koroną troszkę odpoczynku, bo jest przerwa i można dać im chwilę odetchnąć. Oczywiście ci, którzy tam gdzieś tam po kontuzjach są, to potrenują troszkę. Ale tak, sparing raczej na pewno zagramy, chyba żeby coś wypadło w ostatniej chwili, jeśli chodzi o przeciwnika. Tak jak mówiłem, przyglądamy się tym chłopakom, natomiast fajnie, że ta drużyna zaczęła po prostu funkcjonować, bo gra dobrze, jest na pierwszym miejscu i tak jak mówię, przyjdzie czas i na poukładanie tych rzeczy, bo jeśli mówimy o młodych chłopakach, jeśli mówimy o tym, że trzeba inwestować w młodzież, no to jeśli oni grają i wyróżniają się w tej CLJ-ce, to znaczy, że nie są gorsi od innych, gdzieś tam grają, nie wiem, w Szczecinie, w Gdyni, w Gliwicach, Zabrzu czy w innym mieście.